Witajcie. Dzisiaj troszeczkę o ekologicznej żywności, która w dzisiejszej dobie całej chemizacji wszystkiego, co jest tylko możliwe, bo to już no naprawdę nie ma chyba dziedziny życia, w której nie mielibyśmy do czynienia z chemią i to taką twardą chemią. Nie mówię o tych procesach chemicznych, które są zupełnie naturalne i występują naturalnie w przyrodzie, ale o takiej chemii, którą nas karmią nie wiadomo czemu. Wybrałem dla Was kilka produktów, takich, które są właśnie ekologiczne, żeby Wam pokazać, co jest zdrowe i na czym polega ta właściwa ekologia. Jest to temat bardzo, bardzo szeroki, bo począwszy od żywności, poprzez te całe nieszczęsne wiatraki, te nieszczęsne samochody elektryczne i wszystko, co się wokół tego dzieje, żeby ten temat poruszyć, naprawdę to nie wystarczyłoby, może inaczej, żeby ten temat zgłębić, przepraszam, nie wystarczyłoby miesiąca, nawet roku chyba. Dlatego ja tutaj tylko Wam pokażę mniej więcej, o co tu chodzi. Weźmiemy sobie makaron. Przede wszystkim on jest zapakowany w zwykły papierowy worek. Tutaj nie ma folii, tutaj nie ma niczego, co by mogło być w jakikolwiek sposób szkodliwe. Zobaczcie, co jest napisane na tych produktach. Bez one gentechnik, czyli bez zmian genetycznych. Wszystko tutaj jest biologiczne, czyste. Atesty ekologiczne, prawda? To są takie, tego rodzaju rzeczy. A co tutaj mamy w składzie? No zobaczcie sami. Czyste bio hard Weizengris, prawda? Ja nie wiem, jak to przetłumaczyć, ale to możecie sobie przepisać. Ja nawet, ale wiecie co, może ja to spróbuję Wam na telefonie, bo sam jestem ciekawy. Nie przygotowałem się do tego w ten sposób. Wpiszemy hard, jak to było? Weizen, Weizengris. O, i zaraz będziemy wiedzieli, co to jest. Twarda pszenica. No, niech będzie, że to jest twarda pszenica. Słuchajcie, woda do picia i nic więcej. No to mamy przykład tego, co powinno się znaleźć w makaronie i z czego makaron może być zrobiony. Tu nic więcej nie potrzeba do tego. Także, żeby wiedzieć, na czym to wszystko polega. Jeżeli weźmiecie inne makarony i porównacie sobie, z czego zostały te makarony zrobione, to będziecie w szoku. Ile tam jest różnych dziwnych rzeczy, które są nikomu do niczego niepotrzebne, natomiast stosowane. Kiedyś myślałem, że oni tą chemię pakują w tą żywność tylko i wyłącznie po to, bo nie mają co z nią zrobić. Są to odpady od produkcji, nie wiem, plastiku, ropy, nie wiem, drewnianych, jakichś tam drewnopodobnych takich blatów, jak ten stół, czy coś takiego. I oni gdzieś tą chemię, tak odpady po prostu, no to pakują wszystko do jedzenia, człowiek przerobi. No ale tu się okazuje, że jednak nie, to dzisiaj zaczęło być robione celowo, bo wiadomo, o co tu chodzi. Następna rzecz, sok z marchewki, z miodem. I zobaczmy sobie tutaj na składniki, tu będzie gdzieś cutaten, tak, czyli składniki, o i zobaczcie. Prawie 98% soku z marchewki, 2% miodu. I sok cytrynowy, koncentrat. Materiały antyoksydacyjne, coś tam, nie znam się na tych nazwach chemicznych takich, ale wszystko, pamiętajcie, wszystko, co nas otacza, jest procesem chemicznym. Ale jest to również, mamy atest ekologiczny. Są tu jeszcze jakieś inne rzeczy, tu jest ten atest ekologiczny. I macie skontrolowanych gospodarstw rolnych. Tutaj się nic nie wydarzy, jeśli chodzi o jakąś ciekawostkę. Mamy jogurt. Z czego? No jest z czarnej porzeczki i z borówki amerykańskiej. W składzie, cutaten, jogurt. No wiadomo, cukier. Widzicie? Czyli nie jakiś słodzik, jakieś nie wiadomo co, cudaki, tylko cukier jest tym ekologicznym środkiem słodzącym. Borówka amerykańska, czarna porzeczka z kontrolowanych ekologicznych gospodarstw rolnych. Następna sprawa, zobaczcie, jajka.
tutaj również z kontrolowanych gospodarstw rolnych ekologicznych, jest bio, jest atest 1, jest bez technik, gentechnik, jak to się nazywa, Boże, już przez ten język niemiecki, słuchajcie, to mi się wszystko, mózg w poprzek staje, bo jak to tłumaczyć, to ja, no naprawdę czasami mam problemy, to jest tak dziwny język. W każdym razie widzicie, tu nawet opakowanie jest ekologiczne. W porównaniu, co Wam jeszcze chcę powiedzieć, jeśli chodzi o tą całą ekologię, samochody elektryczne. Słuchajcie, no to jest takie padło trupy, takie nie wiadomo do czego to służy. Przejedzie to maksymalnie 160 tysięcy kilometrów i się nie nadaje do niczego. Bateria pada, droga jest straszliwie. Wymiana tej baterii to jest koszt 50 tysięcy złotych, więc kto by inwestował w baterię za 50 tysięcy? Poza tym, przejedzie to, tak jak powiedziałem, 160 tysięcy maksymalnie. No to i potem się do niczego nie nadaje. Części do tego nie pasują nigdzie. To trzeba utylizować całkowicie. Nie ma kto tego robić. Druga sprawa, bardzo ważna. Skąd się biorą baterie do tych samochodów? No właśnie. Otóż są to baterie litowe. Lit jest wydobywany w Afryce przez dzieci. Tamte pola, na których występuje ten lit, są tak skażone niesamowicie, tam nic nie rośnie, to są pustynie i to nie w sensie piasku, tylko wymarłe całe regiony ekologicznie, tam nic nie ma. Ja widziałem zdjęcia z tych fabryk, jak to wygląda, jak to w internecie możecie sobie zobaczyć, to jest tragedia. Zobaczcie kolejną sprawę, wiatraki. No przecież to jest żart jeden wielki. One są 10 razy droższe od energii, którą wyprodukujemy z węgla. I co dalej? Po pierwsze, można też poczytać, jak one są ekologiczne, jeśli chodzi o ptaki, jeśli chodzi o wpływ na organizm człowieka. Zobaczcie, co się dzieje. Przecież ten wiatrak wytwarza pole elektromagnetyczne. Oto jest w tej chwili wojna, żeby się zgodzić, czy 500 metrów, czy 700 metrów od zabudowań, czy kilometr. To i tak jest za mało, słuchajcie, od tych farm. No i co najważniejsze, co się dzieje z takim wiatrakiem, jak on już się skończy właściwie, jak już jego efektywność będzie zerowa i trzeba będzie go zdemontować? Słuchajcie, te wszystkie śmigła idą zakopane w ziemi. One są nieprzerabialne, są niebiodegradowalne. To się nie nadaje do niczego. I to, co nam w tej chwili wmawiają, ten ekologizm, dokładnie to jest tak. To teraz zobaczcie, co się dzieje. Cała Europa krzyczy, że musimy ekologicznie. W tej chwili w Niemczech wszyscy montują nowe piece gazowe, bo mówią, że to jest ekologiczne paliwo. A co wymyślili? Ano wymyślili to, że w 2035 roku gaz będzie zakazany jako paliwo do pieca. I ci ludzie, którzy pomontowali sobie nowe piece po 50 tysięcy euro, bo taki to jest koszt, łącznie ze wszystkimi instalacjami i tymi takimi przyrządami, pompami i niepompami, wszystkim co dookoła jest tego pieca gazowego, to będą musieli praktycznie wydać od nowa pieniądze za 10 lat. Czy oni uzbierają kolejne 50 tysięcy euro na nowy piec, nową instalację? Przez 10 lat zaledwie? Śmiem wątpić. Poza tym nie pracują chyba po to, żeby kupić sobie nowy piec po 10 latach. Inną sprawą jest to, że cały świat ma to głęboko w nosie. Amerykanie, Chińczycy, Japończycy, Hindusi, cała Afryka. Nikogo nie obchodzi żadna ekologia. I zaledwie najmniejszy kontynent, jakim jest Europa, będzie o to świat ratował. No zobaczcie, jak to ratowanie świata wygląda fantastycznie. Tyle pieniędzy na to idzie, a ten klimat no dalej się ociepla. Taki złośliwy, słuchajcie, no. Wszyscy zginiemy. Gdzie te pieniądze są? Nikt tego nie wie. Pewnie zostały wydane na ulotki, na szkolenia i tak dalej, a świat uparty i dalej nie chce się poddać tym nakazom Unii Europejskiej. Ekologicznym nakazom Unii Europejskiej. Zobaczcie, jaka to jest farsa. Co się dzieje na tym świecie, w którą stronę oni nas kierują. To tylko od nas zależy, jak my będziemy postępowali i czy się na to będziemy godzili. To, co się dzieje w tej chwili
ze wszystkim, co nas otacza, woła o pomstę do nieba, a słuchajcie, co najgorsze, że młodzi ludzie nie mają w ogóle o tym pojęcia. Dla nich to, w czym się wychowują w tej chwili, jest zupełnie normalne. Absolutnie normalne. Oni myślą, że jak jest walka z klimatem, to rzeczywiście rządy europejskie walczą z klimatem. A klimat nijak nie chce się posłuchać. Słuchajcie, przeczytałem ostatnio fragment kronik Jana Chryzostoma Paska z 1680 roku, gdzie ów kronikarz pisze w swoich pamiętnikach, że oto w styczniu chłopi sieją zboża. Temperatura była tak ciepło, było tak ciepło, że wyszli ludzie w pola i zaczęli siać. No. Czy naprawdę mamy zmianę klimatu? Ja na geografii w szkole podstawowej uczyłem się, że Polska i w ogóle cała Europa Środkowa, tak bym to powiedział, znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego, zmiennego. A co za tym idzie, skoro mamy słowo zmienny, więc on może się zmieniać. Dzisiaj na geografiach tego nie uczą. I jest tylko ekologizm, że strach, zagłada i katastrofa. Tak to wygląda. Więc dobrze byłoby cokolwiek pomyśleć nad tym. Nie dawać się nabierać, słuchajcie, na te ekologizmy, że oto na przykład przywrócenie wilka czy niedźwiedzia do środowiska naturalnego. Zobaczcie, ostatnio parę dni temu, że wilki zjadły człowieka. I co ekologiści na to? Fake. Bzdura. Absolutnie niemożliwe. Wilki nie jedzą ludzi. Prawda? Tak samo to, że atakują zwierzęta domowe, że porywają psy i zagryzają, że zagryzają owce, krowy i wszystko, co tylko mają w zasięgu swoim. A? O ile te zwierzęta powinny istnieć, o tyle powinny istnieć w kontrolowanej ilości i na kontrolowanym terenie. Powiem Wam, że w całej Europie, jak zjeździłem, nie ma czegoś takiego, żeby zwierzęta sobie swobodnie, po wolności chodziły poza lasem. Tutaj w każdym domu rolnika, czy w Niemczech, czy w Austrii, czy w Szwajcarii, każdy rolnik ma broń. Ja o tym Wam mówiłem w innym moim filmie. Każdy rolnik. Mają dyżury między sobą. I każdy z nich w danym miesiącu siada na ambonę i pilnuje, żeby żadne zwierzę z lasu nie wyszło. W momencie, kiedy się pojawi na granicy lasu, natychmiast jest odstrzelane. I to należy do obowiązków rolnika. Tutaj nikt nie zapłaci za szkody łowieckie, tak jak to się u nas robi. I właściwie nie wiadomo, o co chodzi. No jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. No. Także słuchajcie, trzeba spojrzeć na to wszystko, co nas otacza, naprawdę szeroko. Nie tylko na to jajko, czy na ten sok. Prawda? Czyli wiemy, że w środku tu, w tym soku, jest wyłącznie marchewka i miód. Ale korek z czego jest? Wiecie, że plastik można świetnie wykonać z konopi? Da się. Opakowanie. Prawda? Te farby, które tu zostały użyte. Zobaczcie na przykład na ten jogurt. On jest opakowany w papier. Tu wystarczy to rozerwać. Papier osobno. Ten, nie wiem, czy to jest plastik, ale jeżeli jest plastik, bo ja tego po prostu już sam nie widzę, czy to są plastiki, czy nie plastiki, ale jeżeli to jest plastik, to on ma gwarancję biodegradowalności. I wtedy mamy do czynienia z ekologią. Prawda? Tak. Na tym to polega. Czytajcie ulotki. Ja nie jestem w stanie Wam w tej chwili pokazać jakiegoś produktu. Może i bym coś znalazł, ale chcę, żebyście sami spróbowali porównać. Na pewno któryś z Was, czy któryś panowie pijecie jogurty. Zobaczcie, jaki jest skład. Tu dla przypomnienia mamy jogurt, prawdziwy jogurt, tutaj nie ma żadnych dziwnych wymysłów. Jogurt, cukier, borówka amerykańska i czarna porzeczka. Koniec. Koniec.
Po co tam dodawać coś więcej? Przecież wiemy, co to ma być, prawda? Sprawdźcie, jakie są składniki tych jogurtów, które wyjecie. Makarony, soki, inne rzeczy. Ile tam jest śmieci. Naprawdę. Warto samemu pomyśleć, nie dać sobą manipulować. Nie to, co ktoś wam powie w telewizji, w radiu, dzieciaki w szkole nauczy o bzdurach, które naprawdę nie mają żadnego pokrycia, natomiast co się dzieje w szkole? No bo taki jest program. No właśnie. I to jest całe wytłumaczenie nauczyciela. Wiecie, była kiedyś taka sytuacja. Ja nie byłem świadomy tego wtedy, ale poszedłem na wywiadówkę do swoich synów i porozmawiałem z panią dyrektor na ten temat historii akurat wtedy, bo dotyczyło to podręcznika do historii, gdzie spojrzałem na treść tego podręcznika i uważałem i wiedziałem, że to jest bzdura, ponieważ jestem historykiem i wiedziałem, że to, co jest napisane w tej książce, to jest zwykłe kłamstwo, manipulacja i bzdura. I powiedziałem pani dyrektor, że ja nie pozwolę się tego uczyć synom i nie będą z tego zdawali egzaminu. Wyrwałem im te kartki z tej książki i zakazałem się tego uczyć. Wiecie, jaka była reakcja pani dyrektor? Panie Marku, czy nie chciałby pan u nas zostać nauczycielem historii? I wówczas odmówiłem. Zastanawiam się, czy dobrze zrobiłem. Nie było mi to do niczego potrzebne. Kto wie, jakby to dzisiaj wyglądało. W każdym razie patrzcie na to, co jecie, co czytacie, czego uczą się wasze dzieci, czego wy, młodzi ludzie, się uczycie. Sprawdzajcie to. Sprawdzajcie to, bo to będzie dla was jedyna droga, żeby nie było za późno. Dla wielu już jest. Ludzie są nieświadomi. Jakie wy macie doświadczenia związane z ekologią? Czy mieliście do czynienia z ekologistami? Czy z ekologią? Czy rozróżniacie to, co wam mówią w telewizorach, między tym, co jest rzeczywiście? Czy odróżniacie właśnie rzeczywistość od świata zewnętrznego? Niestety, za moich czasów to było to samo. Dzisiaj zdecydowanie nie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. A o czym? Niespodzianka. Cześć.